Dziękuję bardzo. Tak, to znowu ja. Tak, będę jeszcze w jednym referacie. Ten temat... Tutaj Darek prosił, żebyśmy wybrali jakieś tematy, które chcemy zaprezentować. Ten temat wynika prosto, po pierwsze właśnie z mojej styczności, bo ja pracuję w Katedrze Łowiectwa, ale jak Państwo wiedzą, zajmuję się raczej tym, co chodzi po tych zwierzętach, niż nimi samymi. Ale właśnie, prowadzę łowiectwo w języku angielskim, tak, dla studentów zagranicznych, no bo ktoś musiał. Od 3 lat mamy na Wydziale Leśnym w Poznaniu na studiach magisterskich specjalność łowiecką. I na tej specjalności też ktoś musiał poprowadzić różne przedmioty. Przypadł mi taki, nazywa się Społeczne Aspekty Łowiectwa. I na tym przedmiocie robimy różne rzeczy, na przykład gotujemy, ale także właśnie zastanawiamy się nad odbiorem łowiectwa, co spowodowało, znaczy bardzo fajne zajęcia, bo bardzo dużo studenci dyskutują. I tak myślałam, że warto, żeby też nie tylko moi studenci mieli świadomość pewnych rzeczy. Dlatego chciałam przedstawić, jest to typowo literaturowe wystąpienie. Mam nadzieję, że mimo to nie będzie nudne. W ostatnich 2 latach, przynajmniej z mojego oglądu, może wcześniej, pojawił się dość duża ilość hejtu. Zresztą Karolina w ostatnim wystąpieniu będzie mówić o tym, z czym my się spotykamy w Poznaniu i okolicy, jeżeli chodzi o podejście do myśliwych. Z ostatnich miesięcy znalazłam taką, nie wiem czy karykaturę, czy nie. Pokazuje generalnie pewnie podejście sporej części polskiego społeczeństwa, tak? Że ten obraz jest oczywiście nieprawdziwy, ten obraz jest prawdziwy. Czyli na świecie myśliwy to myśliwy, nie ekolog. Tak? No ale znowu to moje doświadczenie z Brukseli pokazuje, że na całym świecie ekologia zwierząt i łowiectwo, czyli game management, to jedno i to samo. Tak? Że na spotkaniu biologów łowiectwa mówi się o gatunkach chronionych, o gospodarowaniu populacjami przeróżnych gatunków zwierząt i bardzo dużo mówi się o dziedzictwie Aldo Leopolda. To jest Aldo Leopold. Aldo Leopold z wykształcenia leśnik, zapalone myśliwe, tutaj przedstawione z łukiem, jednocześnie autor pierwszego podręcznika do łowiectwa w języku angielskim, 47 rok wydania, ale jednocześnie osoba, która zajmowała się czynną ochroną przyrody, budowała zręby tej ochrony przyrody w Stanach Zjednoczonych i jego jedyne dzieło pisane, Zapiski z piaszczystej krainy, w Polsce zostało wydane przez Pracownię na Rzecz Wszystkich Istot. Dość dawno temu moi studenci mają to w kanonie lektur. A tak naprawdę są to opowieści w większości łowieckie. I dla wielu osób, które mówią, że głęboka ekologia jest dla nich drogą życiową, Aldo Leopold jest wzorem. W Stanach Zjednoczonych, ponieważ on właśnie wyznaczał drogi, łowiectwo ściśle łączy się z ochroną przyrody. Tak? Czyli ten obrazek sprzed chwili nie powinien być prawdziwy. No, okej, takie moje przemyślenia, tak to wygląda, jak to jest naprawdę. Tak? No bo bardzo często mamy jakieś emocje, jakieś przemyślenia, jakieś spostrzeżenia. Tak samo mówimy tutaj, że ludzie nie lubią myśliwych, tak, bo są takie czy takie profile, czy nie lubią leśników, różne rzeczy się nam wydają. Więc warto to sprawdzić. Tutaj już Polski Związek Łowiecki zlecił odpowiednie badania, zresztą CIL, Plasy Państwowe także. Bo mamy też taki obraz z literatury, jak rozmawiam ze studentami, Bolas Polski napisał albo Łowiec Polski napisał, tak? Ja chciałam się odnieść nie do tego typu literatury, nie do popularnych publikacji, tylko do czystej nauki. Są to publikacje z renomowanych czasopism naukowych, badania ankietowe na reprezentatywnej próbie, czyli w zależności od wielkości kraju, tak, to jest od 1000 do 5000 osób, do których są rozsyłane ankiety pocztą tradycyjną, ludzie wypełniają, to jest zwracane, jeżeli potem jest, znaczy cała procedura badań socjologicznych jest to zaprzątnięta. Zawęziłam to do publikowanych po 2000 roku. I co wyszło? Generalnie
na wydziałach leśnych czy na wydziałach przyrodniczych, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji, są katedry zajmujące się postrzeganiem społecznym, ochrony przyrody, łowiectwa, bo generalnie gospodarowania przyrodą. Stąd tak naprawdę większość tych publikacji pochodzi właśnie z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Druga rzecz, że wybrałam, nie, odrzuciłam te z Australii jako zupełnie inną jakby filozofię życia. W słowach kluczowych szukałam nastawienie do łowiectwa, czyli public attitude toward hunting or hunters. No, dobrze. Co znalazłam? 19 pozycji. Przede wszystkim właśnie ze Stanów Zjednoczonych, dwie z Kanady, Skandynawia, po jednej z Holandii i Wielkiej Brytanii. Analizowano w nich szereg zagadnień. Generalnie chodziło o akceptację dla łowiectwa w zależności od, i tutaj wypisałam, pochodzenia, wieku, płci, znajomości z myśliwym, ilości wypadków komunikacyjnych z udziałem jeleniowatych, spożywania dziczyzny, poczucia zagrożenia ze strony drapieżników, chorób odzwierzęcych, szkód, postrzegania turystyki myśliwskiej i przykładania wagi do bioróżnorodności terenu. Jaki z tego jest obraz? Tutaj podzieliłam to na kilka pytań i odpowiedzi, jakie z nich wynikają. Kto lubi myśliwych? Przede wszystkim myśliwych lubią mężczyźni w każdym wieku. W jednych badaniach było, że starsi, w drugich, że młodsi. Osoby mieszkające na wsi i to dłużej niż 10 lat. Niestety osoby, które się przeprowadziły na tereny wiejskie z miasta, często mają także negatywny, mimo że już możemy je populacyjnie liczyć, negatywny stosunek. Osoby myślące utylitarnie, czyli takie, dla których ważny jest zrównoważony rozwój, ale także nie widzą niczego złego w użytkowaniu przyrody. Osoby znające osobiście myśliwego, osoby, które chociaż raz w życiu były na polowaniu i osoby jedzące dziczyznę. Kiedy myśliwi są akceptowani? Gdy zgryzanie jest postrzegane przez respondentów jako szkoda i albo dla bioróżnorodności na terenach chronionych, albo jako szkoda gospodarcza i to nieważne, czy to wchodzą do ogrodu jeleniowate, czy na polach, bo to akurat głównie do jeleniowatych się odnosiło, gdy odsetek myśliwych w społeczeństwie jest znaczący i to jest odpowiedź na elementy dyskusji. W Stanach Zjednoczonych i Szwecji akceptacja dla łowiectwa wynosi około 90% i tutaj mamy ile osób przyznaje się do tego, że w ostatnim roku polowało. I myśliwi są akceptowani, gdy dzikie zwierzęta są postrzegane jako zagrożenie dla ludzi. Albo jako bezpośrednie, tak? Dziki, których kiedyś nie było w Wielkiej Brytanii, które teraz wychodzą na drogi, wałęsają się po miastach. Kiedy ludzie uważają drapieżniki za zagrożenie dla siebie. I tutaj na przykład w Stanach Zjednoczonych były przypadki zabicia człowieka przez kojota w Parku Narodowym. I epidemiologiczne, jeśli chodzi o różnego rodzaju choroby przenoszone przez zwierzęta, tak zwane zoonozy. Jaki model łowiectwa jest akceptowany? Tak? Bo to nie tak, że kochają myśliwych hip hip hura, tak? W tych krajach, ale ludzie akceptują łowiectwo, gdy jest uważane za sposób na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego. Co ciekawe, jeżeli mówią o tym naukowcy, tak? I jeżeli jest to zaordynowane przez organy nadrzędne na poziomie krajowym, a nie na przykład wojewódzkim czy powiatowym, przekładając to na naszą administrację. Łowiectwo jest akceptowane jako sposób na zarządzanie populacjami dzikich zwierząt, tak? I utrzymywanie ich populacji w równowadze, także jako sposób na zdobycie pożywienia. I jako produkt turystyczny, jeśli sprzedawane są licencje właśnie ludziom przyjeżdżającym na dany teren. Przed czym broni myśliwy? Przed nowymi, słabo znanymi chorobami, bo jeżeli zoonoza jest dłużej znana, to już myśliwi nie są tak postrzegani. Przed szkodami spowodowanymi zgryzaniem, przed wypadkami komunikacyjnymi. I tutaj szczególnie w Stanach Zjednoczonych jest to mocno badane. I przed drapieżnikami znowu, tak? Tutaj ten strach przed drapieżnikami jest dość spory. To już prawie kończę.
uwagi. W momencie, kiedy było pytanie o bioróżnorodność, to było pytanie postawione w ten sposób, czy jesteś za lethal control, tak? I potem w uwagach do tej pracy były informacje o tym, że dla wielu ludzi uśmiercanie zwierząt dzikich oznacza wyłapać, gdzieś wywieźć, dać zastrzyk. I że tej kontroli, że na coś takiego ludzie się chętniej zgadzali niż na bezpośrednie zabijanie przez myśliwych, chociaż uważali, że oczywiście te zwierzęta trzeba zlikwidować. Polowanie dla trofeum jest odrzucane we wszystkich krajach i to dość mocno. Tutaj jeszcze ciekawe badania właśnie, jeżeli chodzi o szkody od dzikich zwierząt, były badania prowadzone w Missouri i tam większość respondentów uznała, że skoro dzikie zwierzęta robią szkodę, a dzikie zwierzęta to dobro narodowe, to rolnicy nie powinni ubiegać się o odszkodowania. I co jeszcze ciekawsze, w badaniach Storma i zespołu ludzie najbardziej bali się spotkania z jeleniem na drodze. Dużo mniej bali się tego, że zje im uprawy, jednak na pytanie postawione trochę inaczej w tych samych badaniach, kiedy będziesz akceptował myśliwych, ten element szkód komunikacyjnych analizowany osobno i szkód na polach analizowany osobno miał podobny wpływ, ale jak zrobiono taką podwójną analizę, jak te, które Państwu pokazywałam we wcześniejszym moim referacie, to okazało się, że te szkody na polach w większym stopniu determinowały akceptację ankietowanych. No i dobrze. Co zrobić, by myśliwi byli bardziej akceptowani, tak? Co wynika z tych publikacji, co mogłoby być wskazówką? Tak? No cóż, myśliwych powinno być dużo więcej, tak? Jeżeli nie przekroczymy tych magicznych 3%, to prawdopodobnie za wiele dobrego edukacją samą nie zrobimy. Dziczyzna powinna być ogólnodostępna i pod względem obecności w sklepach i ceny. Ci z Państwa, którzy przyjeżdżają tu od dłuższego czasu, pamiętają moje wystąpienie sprzed 2 lat, gdzie mówiłam o dziczyźnie i podawałam przykłady krajów, gdzie też właśnie ta dostępność dziczyzny wpływa na akceptację. Działania myśliwych powinny być przedstawiane jako ekologia stosowana i właśnie w świetle zrównoważonego rozwoju i badań naukowych. I nagłaśnianie wypadków komunikacyjnych i szkód o zwierzynie i pokazywanie myśliwego jako tej osoby, która reguluje, tak? Nie musi być jako wybawcy, no bo to pewnie byłoby przegięcie dla wielu osób, które są przeciwnikami łowiectwa, ale pokazywanie, że te problemy istnieją. U nas na przykład nie ma rzetelnych danych na temat ilości wypadków komunikacyjnych z udziałem zwierząt, tak? W przeciwieństwie do innych krajów. Rysunki, które Państwo widzieli, były autorstwa pani Miliny Rudzińskiej. Dziękuję bardzo za uwagę.